możemy. Tomasz Mikołajczak, rozmawiamy po meczu z Pogonią Siedlce. Przegrywamy 1-2, ale nie da się ukryć, że wszystko odbywa się w takich dość sporych kontrowersjach. Znowu rozmawiamy o kontrowersjach. No, zgadza się to, co powiedziałeś. Niestety kolejna dla nas niefortunna decyzja sędziego w meczu na naszą niekorzyść. Jest to już bodajże czwarty mecz z rzędu, gdzie jeszcze można gdzieś ten karny przeboleć, że no dobrze, sędzia gwizdnął, gdzieś tam może był delikatny kontakt, okej, no ale to, co się wydarzyło później po obronionym tym rzucie karnym przez Damiana Pimela, gdzie zawodnik, który dobijał tego karnego już 2,5 metra był w polu karnym, gdzie nasi obrońcy nie mieli szansy dobiec tej piłki, wybić, jeszcze sędzia patrzy na tych zawodników, którzy wbiegają i mówi stop, stójcie, nie wbiegajcie, po czym nasi obrońcy stają, on wbiega i dobija piłkę do bramki i uznaje tego gola. No to albo się szanujemy, albo się nie szanujemy, a mówię, no i dyskutujemy z sędzią i on po meczu mówi, że przykro mi, przepraszam, on tego nie widział. No to ja tego czegoś takiego nie rozumiem. No z podobnymi ostatnio sytuacjami też mierzyliśmy się w Bytomiu, tak? I gdzieś tam się wydaje, że ostatnio no, bardzo, bardzo nie mamy do tych decyzji szczęścia. W drugą stronę to tak nie działa za bardzo, coś ostatnio. Zgadza się, też przypominam sobie pierwszą ligę, gdzie był VAR, tak? I też początek sezonu dla nas był bardzo ciężki, gdzie po kontrowersjach takich bardzo często VAR reagował i na początku sezonu myślę, że pięć takich sytuacji było na naszą niekorzyść, gdzie po VAR-ze te decyzje były dla nas niekorzystne. Tutaj VAR-u nie mamy, to znowu sędziowie dla nas podejmują niekorzystne decyzje. Tak? W ostatnim meczu w Bytomiu tak, Grzesiu Szymusik faulowany przy bramce na 1-1 sędzia uznaje. Tak? Wcześniej tutaj rzut karny z Jastrzębiem, gdzie ewidentnie Andreas trafia w piłkę. Tak? Wcześniej na Sądecji Piotrek Giel ewidentnie faulowany w polu karnym, nie ma karnego. No więc wszystko jakby te cztery mecze po prostu no, są na naszą niekorzyść. A teraz przejdźmy może do tego, jak wyglądała sama gra, bo po pierwszej połowie przynajmniej do tej momentu do kiedy nie było gola, potem oczywiście strzeliliśmy gola, Wojtek Szumilas po rzucie karnym. Wydawało się, że ten mecz jest pod naszą kontrolą i ta optyczna przewaga zamieniona na bramkę pozwoli nam gdzieś może jeszcze poszukać tego drugiego gola, ale nie wydaje ci się, Tomek, że my gdzieś tam znowu po tym strzelonym golu gdzieś tak trochę za szybko oddajemy tę inicjatywę rywalowi? No zgadza się. Na pewno kluczowa dla losów spotkania była bramka zdobyta przez przeciwników tak do szatni, tak? Bo to gdybyśmy wytrzymali te parę naście sekund, myślę, że inaczej byśmy wyszli na tą drugą połowę, gdzieś jakieś korekty w ustawieniu taktyczne gdzieś by nam pomogły, że moglibyśmy bardziej się nastawić na tą kontrę i z tymi kontrami lepiej wychodzić i gdzieś pokusić się o zdobycie tej drugiej bramki, no ale niestety był remis po pierwszej połowie, ta druga połowa, wyszliśmy w nią słabo. Myślę, że gdzieś mało było gry od tyłu piłką, gdzieś więcej do zagrania bezpośredniego, dłuższym podaniem, a to nam nie wychodziło, gdzieś drugą piłkę zbierali w większości przeciwnicy i oni kreowali grę. I na pewno ta druga połowa była słaba w naszym wykonaniu, aczkolwiek przy odrobinie szczęścia na pewno stworzyliśmy sobie sytuację i mogliśmy ten mecz wygrać, a na pewno zremisować. Biorąc pod uwagę tak też całokształt, czy nie wydaje ci się, że też trochę jednak Chojniczanka ostatnio igrała, można powiedzieć, z losem, bo gdzieś GKS Jastrzębie, tam też taka bardzo dramatyczna końcówka. Polonia Bytom od momentu, kiedy czerwoną kartkę dostał Sebastian Szczytniewski, no to wiadomo, tutaj sytuacja taka, że powinniśmy się cieszyć z tego remisu. No i dzisiaj po raz pierwszy od 2 miesięcy tak przegrywamy. No na pewno nie gramy tak, jak graliśmy chociażby w meczach z Kaliszem czy z Radunią tutaj u siebie, gdzie kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, stwarzaliśmy, wykorzystywaliśmy. Ta gra po prostu wydaje mi się, że cieszyła oko kibica, a te ostatnie mecze tego nie pokazują. Gdzieś nie wygląda to tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Gdzieś troszkę męczymy się w budowaniu tych akcji z przejściem do tej trzeciej tercji, tak, do finalizacji. Gdzieś na pewno tego brakuje, tych sytuacji bramkowych. No sytuację myślę, że w większości gdzieś stwarzamy po stałych fragmentach. To nam gdzieś dobrze wychodzi, bo mamy Wojtka, który bardzo dobrze bije te rzuty wolne czy rzuty rożne i w tym jesteśmy groźni, ale na pewno mało kreujemy sytuacji z gry. Dziękuję. Dzięki.